Usta Szczepona, czyli komentarz tygodnia. Usta Szczepona, tylko w Radiu Żnin FM. Są takie rzeczy na tym świecie, które każdego roku się powtarzają. Na ten przykład co roku obchodzimy urodziny. Każdego roku jest tyle samo świąt i jak się dobrze zorganizuję, to porę długich weekendów. Mamy urlopy, a jak ktoś uczy się albo robi w szkole, to ma ferie zimowe i wakacje. Oj, długo by można jeszcze wyliczać. Ja dzisiaj chciałem powiedzieć o inny powtarzający się oczywisty oczywistości. A mianowicie o tym, że każdego roku zima zaskakuje drogowców. Jednak w tym roku myślałem, że będzie inaczej. Zima, co miała być zimą stulecia, nie przychodziła, mimo tego, że ją zapowiadali naukowcy z Ameryki i z Rosji. Co prawda, jakiś mróz parę razy przyszedł, no ale co to za mróz? No minus 24 stopnie. Zima tak kiepsko była, że niektóre znińskie morsy popadły w depresję. No i wczoraj przyszła. Nareszcie jest! Co prawda bez mrozu, ale śnieg sypał w nocy i prawie przez cały dzień, no i dzisiaj w nocy też. Oczywiście zima jak zwykle zaskoczyła drogowców, czyli tradycji można by powiedzieć stało się zadość. Jednak nie wszystkich. Naczelny drogowiec gminy, czyli burmistrz Robert Luchowski, który odpowiada za gminne drogi, nie dał się zaskoczyć. On wiedział, że amerykańskie i ruskie naukowce nie mogą się mylić. Przygotował nasze miasto na atak zimy. Jak to zrobił? No właśnie, tak to zrobił, że nikt tego nie zauważył. Ale mnie nie nabrał. Co wy ludzie myśleliście, że opóźnienie budowy ulicy Dworcowej to wina burmistrza? I to, że nie wyremontował ulicy 700-lecia, to tak specjalnie? Co myślita, że on samobójcą jest, żeby takie błędy popełniać w roku wyborczym? Otóż nie. Burmistrz zrobił wszystko, co mógł, żeby remont rozpoczął się zimą. Czemu? No, wystarczy pojechać bez miasto objazdem albo piątką. Widać to gołym okiem. Od tygodnia wszyscy jadą wolno. 5 km na godzinę. Samochód za samochodem. Bezpiecznie i spokojnie. Zobaczcie, cały tydzień trenowali dzień i w nocy. Wreszcie, kiedy w końcu spadł śnieg i zaskoczył drogowców w całym kraju, to w Żninie jakby nic się nie stało. Wolno. 5 km na godzinę, samochód za samochodem. No nasza władza skazana jest na sukces. Tylko jedno mnie martwi w tym gminnym systemie antyzimowym. Nasz burmistrz mieszka na Gościnny. Kto nie wie gdzie to jest, to od razu powiadam. To tam gdzie się jedzie na Janowiec. Daleko od urzędu. Musi on co dzień do roboty z tym korkiem się pchać. To koszmar. Mam w takim razie apel do wszystkich kierowców. Jak widzita auto z burmistrzem, to zrób tam korytarz humanitarny, tak jak to się robi do karetki czy pogotowia na autostradzie. W końcu burmistrz jedzie do roboty, do urzędu, pracować do narodu. Do tych, co nie wiedzą, jak samochód z urzędu wygląda, to podpowiem. To ten, co od 3 lat bardzo często stoją na chodniku przed urzędem. Jo! Dziękuję burmistrzowi za dbanie o moje bezpieczeństwo. Martwię się tylko, czy jak za pół roku skończy się remont, to będę pamiętał, jak się po Żninie jeździ 50 km na godzinę. Usta Szczepona. Tylko w Radiu Żnin FM.